Wyznaczanie trasy do zadanego adresu zaczynam od menu w trybie prostym. Załóżmy, że chcę pojechać do Warszawy na ulicę Grochowską 99. Naciskam Znajdź adres i otwiera się tabelka, formularz, którą musimy wypełnić. Zwróć uwagę, że program domyślnie pokazuje ostatnio wprowadzany adres. Widać tu, że jechałem do Kutna. Wprowadźmy nowy nasz adres. Kraju nie musimy zmieniać. iGo domyślnie pokazuje kraj według naszej bieżącej lokalizacji. Ale do dyspozycji jest pokaźna lista. Zobacz. Poruszamy się po niej strzałkami. Ustawmy z powrotem Polskę. Teraz wprowadzę nazwę miasta. Zwróć uwagę, że program podpowiada nam kolejne literki, ograniczając je na klawiaturze. Zatwierdzam, naciskając przycisk Gotowy. Teraz jeszcze musimy wybrać Warszawę, bo jak się okazuje, w Polsce jest wiele Warszaw. Wybieram tę, o którą mi chodzi. I mogę wprowadzić nazwę ulicy. Wszystko odbywa się podobnie jak przy wpisywaniu miasta. Czyli wpisuję Grochowska. I już możemy wybrać teraz listy z podpowiedzi programu. No i teraz jeszcze musimy podać numer domu. 99 i zatwierdzamy gotowy. Teraz wystarczy nacisnąć przycisk Nawiguj do i program wyznacza nam trasę, ponieważ była ona krótka, uporał się z tym błyskawicznie. W zasadzie moglibyśmy ruszyć już w drogę, ale ja jak zwykle polecam obejrzenie tej trasy, sprawdzenie, czy została dokładnie wyznaczona tam, gdzie chcemy. Tutaj mamy dane o tej trasie. Zobaczmy ją sobie jeszcze na mapie w trybie 2D. A tu możemy pomniejszyć, tak żeby zobaczyć, gdzie ona nas tu prowadzi. Ok, wszystko się zgadza, więc przechodzę do trybu 3D i mogę ruszyć w drogę.